przejdziemy teraz do tego, co jest sednem, do tego, co jest powodem też mojej wizyty tutaj w tym zborze. Przeżyłem tutaj na Zagórnej kiedyś rok i może ludzie się zmienili, ale jakiś sentyment i zobowiązania zostały, a więc chcę podzielić się tym, co gdzieś tam najbardziej jest w moim sercu, co dla mnie stało się błogosławieństwem, drogowskazem, co przyniosło owoc, bo to jest takie ważne. Biblia mówi, że Bóg jest, Ojciec jest uwielbiony w owocu. W naszym zborze, w naszym życiu jest dobrze, że dzieją się różne rzeczy. W naszym życiu dobrze, że chodzimy na nabożeństwa, nawet bardzo dobrze. Jeszcze lepiej, że czytamy Pismo Święte, a filmik zachęcił nas do tego, żebyśmy się też tak gorliwie i szczerze modlili, żeby to nie był jakiś rytuał w naszym życiu, ale żebyśmy rozmawiali z naszym Ojcem w niebie. Natomiast to, do czego Pan Bóg nas prowadzi, to jest owoc, bo Ojciec jest uwielbiony w owocu. Otwórzmy, kochani, Pismo Święte. Przeczytam urywek z Ewangelii według świętego Jana, z rozdziału 4, od 3 wiersza. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni, a było około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiedział jej Jezus i rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama byś prosiła go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę żywą wodę? Czy może jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię? Sam z niej pił i synowie jego, i trzody jego? Powiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła, by czerpać wodę. Ten urywek Pisma Świętego mówi o pewnej drodze, którą Pan Jezus pokonał, czy miał do pokonania, czy zaczął pokonywać. My wiemy, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, On miał bardzo konkretny cel, z bardzo konkretną misją został na ten świat posłany. I my wiemy, że ta Jego droga, ta Jego cała droga, to jest droga od Betlejem, gdzie się narodził, aż do Góry Oliwnej, skąd któregoś dnia poszedł do nieba. I nasze życie jest drogą. Drogą, czasami to nazywamy obrazowo, z Egiptu do ziemi obiecanej, od nawrócenia do naszego domu w niebie. Ale ta droga, ta cała droga, ta długa droga, ta nasza droga życia, a więc z tego Egiptu, gdzie żyliśmy w głębokim świecie, do ziemi obiecanej, a więc do tego miejsca, do którego Pan Bóg nas prowadzi. Ta droga składa się z takich małych, krótkich odcinków. I właśnie Pan Jezus taki mały, krótki odcinek pokonuje. Wiecie, nasza droga składa się z takich małych, krótkich odcinków. Jeden z takich odcinków mojego życia to jest dzisiejsze moje przybycie do was. W konkretnym celu, z konkretnym zamiarem, z przesłaniem od Boga.
I Pan Jezus tak żył i my od Niego się uczymy. I Pan Jezus ma dzisiaj do pokonania tą swoją krótką drogę, ten jakiś odcinek. Może to nie była bardzo krótka droga, jeżeli wiemy, że pokonywano ją wtedy pieszo. Trochę to trwało. Ale on z jakiegoś powodu opuszcza Judeę, idzie gdzieś do góry. Ma konkretny cel i zadanie tam do spełnienia. Idzie do Galilei, albo wraca do Galilei, tak tu jest napisane. Tu jest dosyć dziwna rzecz zapisana w wierszu 4. I musiał przechodzić przez Samarię. A może powinno tu być napisane i nie powinien przechodzić przez Samarię? Przecież pobożni Żydzi nie przechodzą przez Samarię. Wiecie, jeżeli mamy tutaj na dole Judeę i u góry Galileę, tak, to ta prosta droga prowadzi przez Samarię, ale ci wszyscy pobożni Żydzi schodzili za Jordan i szli tak zwanym za Jordaniem, żeby to bezbożne miasto czy ten bezbożny teren ominąć, żeby się nie zbrudzić, żeby się nie zanieczyścić. Może to powinno być napisane i nie powinien przechodzić przez Samarię. A to jest napisane i musiał przechodzić przez Samarię. Musiał? Ktoś mu kazał? Ktoś naszemu Stwórcy może wyznaczyć, co musi, a czego mu nie wolno? Bracia i siostry, czasami czujemy w sercu taki przymus do czegoś, takie przynaglenie. Może jeszcze nie wszystko od razu rozumiesz, ale wiesz, że coś masz zrobić, wiesz, że coś masz powiedzieć. Wiecie, kiedy dostałem zaproszenie, żeby do was przyjechać, i krótko potem, to było dawno temu, ale ja krótko potem wiedziałem, o czym będę mówił. Czasami kilka dni przed kazaniem i ciągle jeszcze nie wiem, o czym będę mówił. Ale to słowo w moje serce Pan Bóg włożył już dawno. Syn Boży musiał przechodzić przez Samarię. Czasami czujesz jakieś przynaglenie i wiesz, może nie ignoruj tego. Może zachęcony dzisiejszym filmikiem, pomóc się w swoim sercu. Panie Jezu, czy Ty chcesz mi dzisiaj coś powiedzieć? Czy jest tam jeden z tych uczynków, które Ojciec wcześniej dla mnie przygotował? Pamiętacie ten tekst? Pismo Święte mówi, że Pan Jezus chodził w uczynkach, które Ojciec wcześniej dla Niego przygotował. Czy wiesz o tym, bracie i siostro, że Pan Jezus przygotował dla ciebie uczynki na całe twoje nowe życie? Że ma plan dla twojego życia? Że wtedy, kiedy zaczynamy, to jest 5 rozdział Mateusza, Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność i uczy swoich modlić się i w tej modlitwie jest bądź wola twoja tak jak w niebie. Wiecie, że w naszym życiu powinna dziać się tylko Boża wola? Wiecie, dlaczego w niebie jest niebo? Bo tam jest tylko Boża wola. Wiecie, kiedy na tej ziemi stałoby się niebo? Gdyby wszyscy, absolutnie wszyscy, zaczęli czynić wolę Bożą. Wtedy już nie myślelibyśmy, że kiedyś gdzieś tam mielibyśmy tu takie niebo, jakiego sobie wyobrazić nie możemy. Ale ludzie nie żyją według woli Bożej. Ludzie kierują się swoim egoizmem. Ludzie kierują się swoimi wyobrażeniami, swoimi tęsknotami, czasami swoimi pożądliwościami. Ojciec przygotował dla ciebie i dla mnie uczynki, w których powinniśmy chodzić. Bądź wola twoja tak jak w niebie, tak i na ziemi. I Pan Jezus musi przechodzić przez Samarię.
Kiedy przychodzi, bardzo szybko dowiaduje się, może gdzieś tam głęboko w sercu dawno wie, przychodzi do studni, jest samo południe. Pismo Święte mówi, że był zmęczony podróżą. Wiecie, w tamtych miejscach temperatura w samo południe bez problemu może osiągnąć 40 stopni Celsjusza. Możemy sobie wyobrazić, kiedy żar leje się z nieba. Na tym odcinku, nie wiem, czy tam kiedyś byliście, ale tam nie ma żadnej Biedronki. Nie dało się kupić wody. Jest spragniony. Ile uniesiesz na plecach? Nie jechał samochodem, żeby w bagażniku mieć 15 butelek na zapas. Siada przy studni. Studnia jest głęboka. Nie ma czerpaka. I możemy sobie wyobrazić, że ta kobieta, która przychodzi, że Pan Jezus mówi do niej, no Pan Bóg Cię tu zesłał dla mnie, bo właśnie potrzebuję Twojej wody. Wiecie, że Pan Jezus nie potrzebuje jej wody? Uczniowie w tym czasie poszli na zakupy, przynieśli i byli przekonani, że no to już tyle czasu trwało, że Pan Jezus już jest tak głodny, że zostawi wszystko i pójdzie jeść. A Pan Jezus nie chce jeść. Oni mówili, ktoś tu był, ktoś go nakarmił. A Pan Jezus mówi, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. I oni tego nie rozumieli. Myśleli, może ktoś tam się w tak zwanym międzyczasie pojawił. I gdyby Pan Jezus mówił o wodzie, może by powiedział, mam też napój, o którym wy nie wiecie. Zauważyliście, że w tej historii Pan Jezus wcale nie pije tej wody Samarytanki? Ona o tej swojej wodzie ma bardzo dobrą opinię. Ona, kiedy zaczyna rozmawiać o tej wodzie, woda to jest dobry temat. Woda to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. Wiecie, jeżeli bez jedzenia wytrzymamy dłużej, to bez picia wytrzymamy krócej. Wody bardzo wszyscy zawsze potrzebujemy. I dlatego w tym duchowym życiu też wiele razy przewija się przez Pismo Święte obraz wody. Jest oprócz tej wody fizycznej, której potrzebujemy i z której korzystamy, jest też woda życia. Jest coś, o czym kilka zdań chcemy dzisiaj sobie powiedzieć. I przyjechałem tu do tego, żeby was zachęcić do tego, żeby pić z tej wody życia, żeby tak ostatecznie nawet zacząć przesyłać przez swoje życie tą wodę życia, żeby stać się błogosławieństwem dla innych, ale też żebyśmy zrozumieli, że dzieje się to na Bożych zasadach. Że my możemy mieć różne wyobrażenie na temat życia, na temat służby, na temat wszystkiego, co nas otacza. A Biblia mówi, jest wiele zamysłów w sercu człowieka, ale dzieje się wola Pańska. I tu w tym przypadku też musi się dziać wola Pańska. I kiedy patrzymy na tą historię i zauważamy, może nie myślimy tak zawsze. Wydaje nam się, że jeżeli Pan Jezus poprosił Samarytankę o wodę, to On się też jej napił, ale tak naprawdę ta rozmowa, to nawiązanie do wody, nawiązanie do czegoś, czego po ludzku i ona i on bardzo tego potrzebowali. Ona przychodzi, jest 12 w południe, żar leje się z nieba. I ona tu przyszła po wodę, ona pokonuje długi odcinek drogi, bo przyszła tu po wodę. Że w tak dziwnym czasie, to my wiemy z jakiego powodu. Ale Pan Jezus jest w drodze. Kiedy jesteś w drodze, to nie ma znaczenia, czy jest godzina 8, czy jest godzina 12, czy jest godzina 18. Po prostu wyszedłeś i musisz dotrzeć do celu. Pan Jezus nie przyszedł do Samarytanki po wodę. Gdzie dla mnie Samarytanka w tym obrazie dzisiaj, ja oczywiście wiem, że my na tą historię możemy z różnych perspektyw spojrzeć. Dla mnie dzisiaj Samarytanka jest częścią tego religijnego świata, do którego czasami wierzący ludzie idą i próbują się napić. Ona ma jakąś wiedzę na temat
religii. Ona mówi o tym, że Jakub, czyli patriarcha, jest ich praojcem. Ona mówi o tym, że ta studnia taka niezwykła. Mamy wrażenie, że w tej ewangelizacji to ona więcej ewangelizuje tego Pana Jezusa niż Pan Jezus ją. I ona o tej studni opowiada. Ona mówi, że z tej studni to pił sam patriarcha Jakub, że z tej studni to piły Jakubowe dzieci, z pewnością wnuki, a nawet jego krowy. I sobie myślę, no, to jest nobilitacja dla studni, że krowy Jakuba tam piły z tej... Wiecie, czasami, kiedy tak się zapędzimy w takim religijnym myśleniu, to nawet się nie zorientujemy, że to, co mówimy, to bardziej brzmi jak jakiś bełkot niż coś, co ma logiczny sens. I Pan Jezus wtedy do niej mówi: niewiasto, gdybyś zrozumiała, że mam wodę, którą chcę ci dać, że to jest woda, która cię zaspokoi, która zaspokoi twoje pragnienia na zawsze. I oczywiście ciągle Samarytanka jeszcze myśli tu i teraz, tym takim doczesnym, takim cielesnym, takim chwilowym myśleniem. Ona myśli, że jak się napije tej wody, którą nie wiadomo skąd Pan Jezus miałby wziąć, no to już tu nie będzie przychodziła następnego dnia w południe, a to zupełnie nie o to chodzi. A wiecie, my, kiedy się nawracamy, nie rozumiemy wszystkiego i nie musimy rozumieć wszystkiego. Zacząłem od tego, że nawet duchowni czasami zniechęcają ludzi do czytania Pisma Świętego, bo mówią, no nic z tego nie zrozumiesz. A jak już ktoś zaczyna czytać Pismo Święte i zacznie od tej Ewangelii, gdzie jest rodowód, no to zniechęci się szybko i na bardzo długo. Ale Pan Jezus Samarytance mówi o tym, że ma inną wodę. Bracia i siostry, dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o tym, że jest inna woda. Są różne wody. Ale Pan Jezus przyniósł na ten świat inną wodę. Przyniósł inne zaspokojenie. Gdybyśmy tylko z trzy kartki do przodu przeszli w Ewangelii Jana do rozdziału 7. To jest napisane w 37 wierszu tak. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Bracia i siostry, Pan Jezus nie idzie do Samarytanki po wodę. Woda jest pretekstem do tego, żeby rozpocząć rozmowę. Woda jest pretekstem do tego, żeby powiedzieć Samarytance, żeby powiedzieć każdemu z nas, tobie i mi dzisiaj na tym miejscu, że jest coś, co Pan Bóg przyniósł na ten świat w Panu Jezusie Chrystusie, co może ci dać i będziesz na zawsze spełniony. Wiecie, dzisiaj tak wielu ludzi jest niespełnionych. Ludzie nawet w tym religijnym świecie. Dzisiaj nawet ludzie w naszych zborach są ciągle niespełnieni. Biegają w prawo, w lewo, do tego zboru, do tamtego zboru. Tu jakaś woda, tam jakaś woda. Ktoś cię przekona, że z tej studni to nawet sam patriarcha pił. I ludzie tak biegają i myślą, że jeżeli będą śpiewać na stojąco, a nie na siedząco, to już będą bliżej Boga. Biegają i myślą, że jeżeli posłuchają tego kaznodziei, albo pieśni są śpiewane, te, które Hillsong śpiewa, albo może będzie więcej instrumentów, albo może będą światła i dymy. I ludzie biegają za różnymi rzeczami. I biegają po zborach, biegają, słuchają, szukają. Konferencja, wydarzenie, przedsięwzięcie, jeszcze jeden człowiek. Mija dzień, a pragnienie zostało. Człowiek jest niezaspokojony i mało tego, że jest niezaspokojony, ciągle chce mu się pić, ciągle jest niezadowolony, ciągle się zastanawia, niektórzy nawet głośno o tym mówią. Czy to jeszcze dzisiaj działa? No tak, no działało, Pan Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał,
Szedł Piotr, ludzie chorych kładli, żeby chociaż cień Piotra padł na tego chorego. Ale dzisiaj, czy to jeszcze działa? Wiecie, dzisiaj to działa tak samo. Zwróćcie uwagę w tym urywku, który przeczytaliśmy z rozdziału 7. Tu jest napisane, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech nie biega tu i tam. Niech nie szuka studni Jakuba, albo Mojżesza, albo Abrahama, albo jeszcze innej studni. Niech w ogóle nie szuka studni. My dzisiaj mamy znaleźć źródło. Jeśli ktoś pragnie, wszystko musi zacząć się od pewnego pragnienia. Musisz zatęsknić za tym, żeby żyć inaczej, żeby myśleć inaczej, żeby nie funkcjonować tak, jak funkcjonuje większość, ale żeby mieć te duchowe oczy szeroko otwarte i iść do przodu. Jeśli ktoś pragnie, najpierw to Boże pragnienie musi się pojawić w twoim sercu. Panie Jezu, twoje słowo mówi o tym, że jest spełnienie, że jest zadowolenie, że jest jakieś inne, prawdziwe życie. Że nie trzeba biegać od konferencji do konferencji, od wydarzenia do wydarzenia, od wspólnoty do wspólnoty. Wiecie, są ludzie, ja wierzę, że i w Warszawie, którzy mają za sobą już 5, 10, a może 15 wspólnot, które przeszli. Jest jeden problem. Pragnienie zostało. Ono jest ciągle niezaspokojone. Ciągle czujesz, że żar zleje się z nieba. Ten świat daje nam popalić, a ostatnie 2 lata w ogóle daje nam popalić, a tu nie ma żadnego zaspokojenia. Wszystko musi się zacząć od pragnienia. Panie, pragnę tego. Proszę Cię, spraw, żeby było inaczej. Panie, proszę Cię, otwórz moje oczy, żebym zobaczył, na czym to wszystko polega. Żebym zrozumiał, że nie muszę biegać z czerpakiem do studni jednej, drugiej, piątej i na siłę tą wodę wyciągać. Ja pamiętam w dzieciństwie, jak pojechałem do mojej babci, mieszkałem wtedy w wielkim mieście, no i to było dla mnie odkrycie, że idziesz do łazienki, chcesz odkręcić kran, a tam kranu nie ma. I babcia mówi, no ale to przyjacielu, to trzeba zejść na dół, trzeba iść do studni, tam jest taka korbka. Najpierw wiadro trzeba głęboko opuścić, ono nabierze wody i to wyciągnąć. No to takie... Pan Jezus nie o tym dla nas mówi. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Bracie i siostro, czy wierzysz, że w XXI wieku, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, co cię otacza, że z twojego wnętrza mogą popłynąć rzeki wody żywej? Że już nikt nie będzie musiał przemieszczać kilometrów, żeby gdzieś tam znaleźć studnię Jakuba. Nie będzie musiał ze sobą nosić czerpaka, ale gdzie się pojawisz, tam pojawi się ta żywa woda, to życie popłynie. Ludzie zaczną się zmieniać? Wiecie, co tu jest napisane? Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo. I kluczem w tym miejscu jest to stwierdzenie, jak powiada Pismo. Gdybym zadał takie pytanie, nie mam zwyczaju tak robić, ale gdybym teraz zapytał, podnieś ręce, proszę, ci wszyscy, którzy wierzą. No wszyscy podnieśliby ręce. My wszyscy wierzymy, tak? Jest tylko jeden problem, że Pan Jezus mówi, no demony też wierzą. Tylko inaczej. Tu jest napisane, jeżeli chcesz, żeby z twojego wnętrza popłynęły rzeki wody żywej, musisz wierzyć tak, jak powiada Pismo. A jak powiada Pismo? Że wróbel, który jest wart tyle, co 2 grosze, nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Jak powiada Pismo? Pismo mówi, nie bój się, bo
Włosy na twojej głowie są policzone. I wiesz co? Nawet jeden nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Ja się pytam, jeżeli mój włos nie spadnie na ziemię bez woli Bożej, jeżeli jeden wróbelek nie spadnie na ziemię bez woli Bożej, to ty zachorujesz bez woli Bożej? To przejedzie cię samochód bez woli Bożej? To wydarzy się w twoim życiu coś według nie z woli Bożej? Czy Pan Bóg nie ma kontroli nad twoim życiem? Wiesz, tu jest napisane, jeżeli chcesz, żeby z twojego wnętrza popłynęły rzeki wody żywej, a zaraz sobie powiemy o tym, jakie one mają znaczenie, dlaczego to jest takie ważne, żeby ta rzeka żywej wody popłynęła z ciebie. Ale musisz wierzyć, jak mówi Pismo. Nie możesz wątpić w Bożą wszechmoc. Jeżeli mówisz, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, musisz wierzyć, że tak jest. Jeżeli wierzysz tak, jak powiada Pismo, to wierzysz, że nic się nie wydarzy w twoim życiu bez woli Bożej. Miałem kiedyś dwa bardzo poważne wypadki samochodowe i ani przez jedną sekundę nie pomyślałem, Pan Bóg się zamyślił? Jadę na spotkanie pastorów w naszym kościele, ulegam wypadkowi. Pan Bóg nie dba o mnie? Pan Bóg dba o mnie. Już na szkółce niedzielnej śpiewałem, że ten, który dba o wróbelki, też dba o mnie i troszczy się o mnie. Ja wierzę, że się o mnie troszczy. Ale to nie znaczy, że trudne rzeczy cię nie dotkną. Że choroba cię nie dotknie. Że wypadku nie doświadczysz. A co myślisz, że Pan Jezus nie doświadczył? A co ty myślisz, że Jemu było zawsze łatwo? A dlaczego Mu nie było łatwo? Wiecie dlaczego? To było bardzo potrzebne, żeby Mu nie było łatwo. Biblia mówi, że dlatego, że przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próbę przechodzą. Wiesz, jeżeli ktoś mi mówi, miałem wypadek, chyba Pan Bóg o mnie zapomniał, to ja dzisiaj mu mogę powiedzieć, wiesz, ja miałem dwa i Pan Bóg o mnie nie zapomniał i o tobie też nie zapomniał. I każde doświadczenie, które masz, i każda choroba, którą przejdziesz i każde zwolnienie z pracy, którego doświadczysz, one powodują, że możesz dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Musimy tylko zmienić perspektywę. Musimy nauczyć się wierzyć tak, jak mówi Pismo. A Pismo mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Pismo mówi, że On nigdy, ani na jedną sekundę nie przestaje mnie widzieć, słyszeć. Troszczy się o mnie? Ludzie mówią, Bóg mnie nie słucha. Bóg cię słucha. Więcej, Bóg cię słyszy. Ale dzisiaj po latach modlę się tak. Panie Jezu, tak ci dziękuję, że tylu moich modlitw nie wysłuchałeś. Jestem specjalistą od scenariuszy i zawsze jak się modliłem, to jeszcze nie powiedziałem amen, ale już miałem cały scenariusz na to, co Pan Bóg powinien zrobić, jak powinien zrobić, kiedy powinien zrobić, w stosunku do kogo powinien zrobić. Zawsze mam gotowy scenariusz na każde wydarzenie. A po latach mówię, Panie Jezu, tak Ci dziękuję, że wielu moich modlitw nie wysłuchałeś. A więc musimy się nauczyć wierzyć, jak powiada Pismo. Czyli, że to On jest Panem, a nie ja. Że On patrzy dalej niż ja, że On wie więcej niż ja, że On o moje życie bardziej się troszczy niż ja się troszczę o swoje życie, że On o moją rodzinę się troszczy bardziej niż ja się troszczę o moją rodzinę, bo Bóg jest nieskończenie dobry. Tylko, że On oprócz tego, że jest nieskończenie dobry, to też jest nieskończenie mądry i dlatego wszystkich moich głupich modlitw nie wysłuchał i chwała Panu Jezusowi. Kochanie, jest taki obraz w księdze Ezechiela. Chcę, żebyśmy na krótko spojrzeli na ten obraz.
47 rozdział, jak nie trudno się domyślić. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała spod południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez tą wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Kochani, to jest kolejne miejsce. Jeszcze są kolejne. Gdybyśmy dotarli do ostatniego rozdziału Nowego Testamentu, przeczytalibyśmy to samo, że jest woda, która wypływa spod tronu Bożego. Wiecie, są różne wody w tym świecie. Jak idziemy do sklepu, to nam mówią, no w tym sklepie wody nie kupuj, bo jest gorsza, w tym kup, bo jest lepsza. Wiecie, ale my dzisiaj mówimy o duchowej rzeczywistości. I w tej duchowej rzeczywistości ten religijny świat, który stara się ciągle i ciągle nas pociągnąć, on nam oferuje swoją wodę. Przychodzi Samarytanka i ona opowiada o swojej wodzie. I ona jest zadowolona ze swojej wody. Ona pije tą wodę od dawna. Wiecie, jaki jest efekt? Miała jednego męża, drugiego męża, trzeciego męża, czwartego męża, piątego. Wiecie, ten obraz, traktujmy to jako obraz dla naszego duchowego życia. On pokazuje nam, że ta Samarytanka ciągle pije, 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 ale woda z tego źródła powoduje śmierć. Kiedykolwiek popatrzymy na jej życie, widzimy śmierć. A Pan Jezus mówi, Samarytanka, jak się napijesz tej wody, którą ja ci dam, zobaczysz, że z twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I ona ciągle jeszcze nie wie, o czym on mówi, ale kiedy już sobie uświadamia, że to nie jest zwykły człowiek, ten, z którym rozmawia. Dochodzi powoli do tego. Ty jesteś większy niż Jakub, który dał nam tę studnię? I kiedy ona zaczyna widzieć, że rzeczywiście jest większy, kiedy w jej życiu to coś się wydarzyło, my to coś nazywamy nowym narodzeniem i musimy sobie uświadomić i powtarzać ciągle na nowo, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie zobaczysz nawet Królestwa Bożego, ale jeżeli narodzisz się na nowo i pójdziesz Bożą drogą, to prędzej czy później, lepiej żeby prędzej, z twojego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. I zobaczcie, ta kobieta, ona dopiero dzisiaj się nawraca. Ale owoc możemy zobaczyć od razu. Ona schodziła do studni Jakuba bardzo długo, ale było tylko gorzej i gorzej i gorzej. W końcu doszła do wniosku, że już nawet nie warto po raz kolejny wychodzić za mąż. Ale kiedy Pan Jezus dał jej swoją wodę, kiedy ona duchowo się tego napiła, biegnie do swojego miasta, głosi Ewangelii, mówi, chodźcie, zobaczcie Mesjasza. Bracie i siostro, może wiele lat biegaliśmy do takiej studni, tu szukaliśmy spełnienia, tam szukaliśmy spełnienia. Ezechiel mówi, że wypływa woda spod tronu Bożego. To jest woda, do której Pan Jezus ciebie i mnie dzisiaj zaprasza. To jest obraz, który chce w naszym życiu czegoś nas nauczyć. Ta woda płynie, a ty musisz spotkać tego męża ze sznurem mierniczym. On musi w twoim życiu wyznaczyć
to twoje 1000 łokci. Każdy z nas ma te swoje 1000 łokci, od którego wszystko musi się zacząć. I widzicie, wielu polega na tym pierwszym etapie. Wielu ludzi idzie, wielu przyszło do mnie na rozmowę i mówią, mam taki problem, mam taki problem. Kiedy coś mówiłem, ale nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. No, jeżeli nie przejdziesz tego 1000, nie pójdziesz dalej. A ten 1000 jest bardzo ważny, żeby przejść. Wiecie, może pierwsza klasa podstawówki to nie jest nauczanie górnych lotów, tak? Ale nie możesz iść do drugiej klasy, jeżeli nie skończysz pierwszej. I w duchowym życiu jest tak samo. Ludzie mówią, niektórzy wiedzą, że jest taki czas, że ta woda płynie, jest jej tak wiele, już nie można w niej chodzić, trzeba w niej pływać. Niektórzy myślą, że dzisiaj się nawrócą, a jutro już będą pływać w tych głębokich wodach. Mówią, nikt mi nie będzie mówił, nikt mnie nie będzie uczył, mam swój rozum. Dobrze, miej swój rozum. Ale zrozum, bracie i siostro, że jeżeli nie przejdziemy tego 1000, ale to co mi chcesz powiedzieć? Że ja mam jak dziecko brodzić pod kostki w wodzie? Jeszcze przez cały 1000? Właściwie tego nie rozumiem. Ale ja tu widzę, że ten mąż ze sznurem mierniczym, on nie mówi do Ezechiela, wiesz, musisz coś zrozumieć, musisz coś ogarnąć, musisz coś pojąć. Nie. On mówi, idź. Wiecie, kiedy zacznie się za tydzień nasza szkoła biblijna, to jedna z pierwszych rzeczy, jaką powiem, a potem będę to powtarzał przez 3 lata, brzmi, jeżeli nie będziesz wierny w małych rzeczach, Bóg nigdy, przenigdy nie postawi cię nad niczym większym. Ten 1000 musisz przejść i to nie ma znaczenia, czy ty to rozumiesz, czy nie, czy ci się to podoba, czy nie, czy jest dla ciebie tej wody za dużo, czy za mało, czy jest za zimna, czy za ciepła. Przychodzi mąż ze sznurem mierniczym i wymierza ci 1000. I nie możesz przejść 999. Nie możesz przejść połowy ani 1500. Bracia i siostry, jeżeli zrozumiemy, że Kościół to jest Boże Królestwo, a w Bożym Królestwie król jest tylko jeden i to król ustanawia zasady, to król mówi nam, jak mamy żyć i jak żyć nie powinniśmy. I to jest jego pomysł, to jest jego zasada, to jest jego decyzja, że wymierza ci twój tak naprawdę 1000. A ty musisz go przejść. Nie wszystko może po drodze zrozumiesz. Nie wszystko zobaczysz, nie wszystko pojmiesz. Nie wszystko może by ci się podobało. Bo pastor ciągle się czegoś czepia. Najbardziej mi się podoba, jak ludzie przychodzą do mnie, mają swoje 20 parę lat i mówią, no bo pastor niczego nie rozumie. Podoba mi się to. Ale rozumie czy nie rozumie, ten 1000 trzeba przejść. Wiecie, co się zaczyna, kiedy przejdziesz ten 1000? Zaczyna się 2. To jest inny etap w twoim życiu. To jest jakby ciągłość, ale wody jest więcej. Jakby trudniej trochę. Wiecie, kiedy idę w wodzie po kostki, prawie żadnego oporu nie czuję, albo żadnego oporu nie czuję. Ale kiedy idę w wodzie po kolana, już jest jakiś opór. Może więcej obowiązków, może Pan Bóg więcej ode mnie oczekuje, ludzie więcej ode mnie oczekują. Jest trudniej. Ja nie wiem, czy wam kiedyś pastor obiecał, że będzie łatwo? Nie, jest trudniej. Jest tylko trudniej, nie? Jest tylko trudniej. Wody jest więcej. Im bliżej będziesz Boga, tym więcej kłód pod nogi będzie ci rzucał szatan. Nie ucisz, że będzie łatwiej. No, może być łatwiej. Jeżeli usiądziemy sobie
za stołem i zadbamy o to, co w życiu najświętsze. Pamiętacie tą piosenkę? Co jest w życiu najświętsze? No, święty spokój, nie? Ciocia Maryla kiedyś to śpiewała. Ale to nie jest Królestwo Boże. My nie myślimy w ten sposób. W ogóle nie zabiegamy o to, żeby było łatwo. I teraz ten mąż ze sznurem, oni za dużo nie dyskutują, niczego nie negocjują. On po prostu wymierzył kolejny 1000. Idziesz, jest ci trudniej, może większe zadania, ale to jest 1000, które musisz pokonać. A potem przychodzi kolejny. Woda już jest po pas. Jest jeszcze trudniej. Jeżeli woda jest zimna, to jest jeszcze zimniej. Ale ten 1000 musisz przejść. A potem przychodzi kolejny 1000. I ta woda już jest wszędzie. Jest pod tobą, nad tobą, z prawej strony, z lewej strony. I kiedy pokonuje ten 4000, ten mąż ze sznurem, który do tej pory w zasadzie nic nie mówi, on tylko wymierza, wyznacza, nagle się odzywa. Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ale on nic nie widział, on widział tylko tą wodę i wodę i wodę, której było coraz więcej. Ale gdy się odwracasz, bo kiedy przejdziesz ten swój kolejny 1000, Pan Bóg pozwala ci popatrzeć wstecz. Nie powinniśmy normalnie, kiedy idziemy do przodu w naszym chrześcijańskim życiu, oglądać się ciągle do tyłu, do tyłu, do tyłu. A tam było lepiej, tam było lepiej, kiedyś było lepiej. Niektórzy mówią, że no kiedyś to w ogóle było lepiej. Niektórzy to nazywają teologią sławnej przeszłości. Kiedyś to było. A teraz, to wiecie, miało być dobrze, wyszło jak zawsze. To swoje życie musisz przejść. Te swoje 4000 musisz przejść. Ale jeżeli wiernie je przejdziesz, kiedy ta woda już będzie pod tobą, nad tobą, z prawej, z lewej, z każdej strony, odwracasz się i patrzysz, rosną drzewa. Nigdy ich tu nie było. Wiecie, ale kiedy ty idziesz, jesteś po pierwsze posłuszny, po drugie wierny, nie oglądasz się wstecz, tylko pokonujesz całą tą drogę, którą Bóg przed tobą postawił, to pewnego dnia On cię zatrzymuje i pozwala ci się odwrócić. I mówi, a teraz zobacz, a ty idziesz i nie możesz uwierzyć. Idziesz i z prawej i lewej strony tego potoku jest mnóstwo drzew, niezwykłych drzew. Niezwykłych drzew. Te drzewa rodzą 12 razy w roku. No teraz to już poproszę. Kto ma takie drzewo w swoim ogrodzie? Ręka do góry. Dziękuję, nie widzę. Nie znamy takich drzew. Mnie uczono, bo mam kilka orzechów na posesji, że jeżeli w jednym roku ten orzech miał dużo, to już w drugim będzie miał na pewno mało. W Królestwie Bożym wszystko wygląda inaczej. Idziesz, i jest tam mnóstwo niezwykłych drzew. Różnorodny owoc. Mnóstwo owocu. I mnóstwo liści. I tak jak owoc, wiemy, że jest do jedzenia. Już tam, gdzie jest mnóstwo owocu, tam już nie będzie głodu. Wiecie, wiele razy w moim duchowym życiu słyszałem, że Kościół głoduje. W wielu miejscach Kościół głoduje. I kiedy Pan Bóg przeprowadził mnie przez mój 4000 i miałem przywilej odwrócić się do przodu i zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy rosną, którzy się budują, którzy są zachęceni, którzy są ubłogosławieni. Zobaczyłem, że wielu przestało głodować. Do tej
pory mówili, nie ma gdzie iść. A nagle Pan Bóg otworzył im perspektywę. Pierwsza rzecz, której się tutaj uczymy, to to, że Kościół więcej nie będzie głodny. Jak przejdziesz wiernie swoje 4000, Kościół więcej nie będzie głodny. Tam, gdzie się pojawisz, już ci wierzący ludzie nie powiedzą, no nie ma gdzie iść. Wszędzie panuje duchowy głód. Jeżeli panuje, to się może zmienić. Jeżeli panuje, to ty możesz mieć wpływ na to, że się skończy. Jeżeli tych drzew do tej pory nie było, to możesz sprawić, będąc wierny w małych rzeczach, a więc przechodzisz pierwszy tysiąc, będąc posłusznym Bogu dalej, ciągle i ciągle. I potem, kiedy dochodzisz do celu i Pan Bóg pozwala ci się odwrócić, to patrzysz, a drzewa są z prawej i z lewej. Drzewa rodzą co miesiąc. Drzewa rodzą różnorodne owoce. A więc tam są wszystkie witaminy. Już więcej nie będzie głodu w kościele. A liście na uzdrowienie narodów. Już więcej nie będzie choroby. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej. Wiecie, o czym mówię? Widzieliście taką zgniłą wodę? Takie coś, kiedy się zbliżasz, to już masz wrażenie, że śmierdzi. Wszystko, co tam jest, co tam kiedyś było, już dawno przestało żyć. A o naszym Zbawicielu jest napisane, w Nim było życie. Tam, gdzie pojawia się Pan Jezus, pojawia się życie. W Nim było życie. Bracia i siostro, Pan Jezus chce sprawić, że tam, gdzie ty się pojawisz, pojawi się życie. Wiesz, skąd to wiem? W ostatnim wielkim dniu święta Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza. Z Jego? To nie? Z Pana Jezusa? Tak, z Pana Jezusa, ale przez Ciebie, z Jego wnętrza. Jeżeli Ty uwierzysz, jak powiada Pismo, z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I gdzie się pojawisz, tam będzie życie. I ta woda płynie i ona wpada do wody zgniłej i ta woda zgniła, przestaje być zgniła. Ta zgniła woda staje się zdrową wodą. I to jest to, po co Pan Jezus trzyma nas na tym świecie. To jest powód, dla którego któregoś dnia narodziłeś się na nowo. To jest powód, dla którego dzisiaj żyjesz i jesteś w Kościele. I masz być tym człowiekiem, który wierzy, jak powiada Pismo. A więc nie boisz się strachu znienacka, zarazy, która wisi w powietrzu, czegokolwiek. Bo wierzysz, jak powiada Pismo, że nawet włos twojej woli, z twojej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Że wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Nie będziesz miał wypadku bez woli Bożej. Ale to, co Pan Bóg chce, żebym miał wypadek? Nie, ja nie wiem, co Pan Bóg chce. Ja wiem, że jestem pod Bożą ochroną. Ja wiem, że po swoich dwóch wypadkach żyję i mogę służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I wiem, że każda z tych trudnych rzeczy, czy chorowałem, tak chorowałem. Kiedyś myślałem już, że odchodzę z tego świata. Poszedłem do lekarza, a pani doktor, jak to było za komuny, myślała, przyszedł kolejny symulant. Dobrze, że nie zapytała, czy chce 3 dni, czy 7, ale zobaczyła, że coś nie tak, przepisała coś na grypkę, ale okazało się, że to nie była grypka. To było zapalenie opon mózgowych i po kilku dniach stan już był tak tragiczny, że kiedy potrzebowałem głowę odwrócić o 1 mm, to moja żona robiła to przez 15 minut. Bo myślałem, że oszaleję z bólu. Ale nie powiedziałem, Panie Jezu, czy Ty mnie opuściłeś? Zapomniałeś o mnie? Nie wiedziałeś, że jestem chory? Nie słyszałeś, że moja żona się modli? Dlatego, że przeszedł przez cierpienia i próby. Może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Bracie i siostro,
Pan Bóg chce cię wiernie przeprowadzić przez ten kolejny tysiąc. Czy widziałeś w tej historii, że rozpoczyna się kolejny tysiąc, a prorok jest sam? On nigdy nie jest sam. Pan Jezus powiedział, nie zostawię cię i cię nie opuszczę. Choćby cię własna matka opuściła, ja cię nie opuszczę. Jestem z tobą. Jestem z wami aż do skończenia świata. Nie bój się. 360 razy w Biblii. Nie bój się, bo jestem z tobą. A jeżeli będziesz posłuszny, to nie tylko będę z tobą, ale jeszcze cię użyję. I ten człowiek przechodzi swój ostatni tysiąc, tak naprawdę już przepływa ten ostatni tysiąc, już trzeba przepłynąć. Śpiewacie czasami taką pieśń, żeby ten strumień ducha przepływał, żeby płynął. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy, żeby przez całe nasze wnętrze, potrzebujemy, żeby przez całe nasze życie. Dlatego, że kiedy ta woda wpłynie do wody zgniłej, ta woda już nigdy więcej nie jest zgniła. To wszystko, gdzie ta żywa woda przypłynie, nagle będzie żyło. I tu jest napisane, gdzie tylko potok dotrze, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. To jest przesłanie bracia i siostry dla was na dzisiejszy poranek. Jeżeli ta woda popłynie, jeżeli przez wasze życie popłynie, to wszędzie, gdzie popłynie, wszystko będzie żyło, bo tak mówi Boże Słowo. Będzie tam mnóstwo ryb. Kiedyś do uczniów Pan Jezus powiedział, uczynię was rybakami ludzi. Wiecie, tu nie chodzi o ryby. Tu chodzi o ludzi. Chodzi o ludzkie dusze. O to, żeby twoje życie, żeby twoja służba, żeby twoje świadczenie, żeby twoje zwiastowanie, żeby twoja modlitwa sprawiała, że gdziekolwiek ta woda popłynie, wszystko zostaje ożywione. Wiecie, kiedy Pan Bóg pozwolił mi się odwrócić do tyłu na chwilę, to zobaczyłem ludzi uzdrowionych przez tą wodę. U nas w zborze często mówię o tym, jeszcze nigdy w moim życiu tylu ludzi nie pisało, nie dzwoniło, nie kontaktowało się, nie korzystało z naszej służby. Po prostu ta woda, która płynie, ona powoduje życie. Gdzie tylko potok dotrze, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. A 12 wiersz mówi, na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie. Uwaga, owoc się nie wyczerpie. Nie tylko, że jest dużo, nie tylko, że co miesiąc, ale owoc nigdy się nie wyczerpie. Co miesiąc będzie rodzić świeże owoce. Gdyż, tu jest klucz, ponieważ woda dla nich płynie ze świątyni. Bracie i siostro, skąd płynie woda dla ciebie? Co pijesz ciągle, ciągle i ciągle? Wiesz, Pan Jezus mówi do Samarytanki, jeżeli ktoś napije się tej wody, którą ja mu dam, to już nigdy nie będzie pragnąć. Będzie zaspokojony. Nie będzie musiał biegać na prawo, na lewo, za tym, za tamtym. To światła, to dymy, to Hillsong, to konferencja, to wydarzenie. I po trzech dniach posucha. Widziałem wielu ludzi, którzy tak żyją. Jakoś do środy dotrwają. Ale do niedzieli już jest ciężko. W niedzielę już im się na nabożeństwo nie chce iść, bo już są tak zasuszeni, że nawet im się nie chce iść. Boże Słowo nas zachęca do tego, żeby wejść w tą wodę. Żeby nie mówić tak, jak czasami podpowiada nam serce. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Wiecie, gdyby prorok w tej historii przyjął taką postawę, w jego życiu nic by się nie wydarzyło. Ale przeszedł pokornie. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia,
ale pokornym łaskę daje. I ten człowiek doświadczył łaski dla siebie, bo wiesz, to największe błogosławieństwo, które w tym jest, to jest błogosławieństwo dla ciebie. Że ty masz tą wodę żywą, że ty jesteś zaspokojony, że ty jesteś spełniony. Widzicie, doświadczyłem tego. Jestem spełniony w swoim życiu. Tak, ja wiem, nie byłem na Majorce, nie byłem tam i siam. I gdyby mi chcieli wyliczać to, czego w życiu nie doświadczyłem. Tak, wielu rzeczy nie doświadczyłem, ale jestem spełniony. Gdybym dzisiaj miał odejść, jestem gotowy, żeby dzisiaj odejść. Nic nie trzyma mnie już na tym świecie. Jestem spełniony. Ta woda, którą Pan przyniósł do mojego życia, sprawiła, że już nie szukam czerpaka, nie szukam studni Jakuba, nie szukam studni Mojżesza, nie szukam żadnej innej studni. Jest mi dobrze, nawet jeżeli żyję na wsi. Jest mi dobrze, nawet jeżeli nie ma tłumów, ale kiedy obejrzę się na prawo i na lewo, to widzę te ryby. Widzę drzewa, które rosną i wydają owoc. I to jest to, co Pan Bóg przygotował dla każdego z nas. To nie jest przesłanie albo zadanie dla pastorów, dla duchownych, dla zespołu, dla nauczycieli szkółki. To jest Boże zaproszenie dla każdego, dla ciebie i dla mnie. Ale musisz wiernie przejść przez pierwszy tysiąc, musisz wiernie przejść przez drugi tysiąc i kolejny, a potem będziesz zdumiony. To jest to, czego wam wszystkim z całego serca życzę. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.